Kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna katecheza podsumowująca tydzień. Jesteśmy po kolejnym tygodniu. Dzisiaj zatrzymujemy się nad postacią niesamowicie ciekawą. Postać świętego Ignacego z Loyoli. Wyjątkowy święty, który żyje na przestrzeni XV i XVI wieku. Tym bardziej dla nas jakby to jest ciekawa postać z tego względu, że od niej możemy od niej możemy się bardzo dużo nauczyć. Więc właśnie tutaj myślę, że nie będę się jakby specjalnie rozwodził na tym, co było w podręczniku, bo myślę, że tam wystarczająco było powiedziane. Ale jakby kilka ważnych takich informacji jakby zbierających. Ignacy Loyola, człowiek, który właśnie 15-16 wiek, Hiszpania, ten, który ostatecznie pokazuje nam, że należy poszukiwać swojej własnej drogi rozwoju, drogi rozwoju duchowego. Właśnie to jest jakby pierwsza rzecz, której się możemy od świętego Ignacego nauczyć. On jakby poszukuje, gdzie jest jego miejsce, tak? To widać w tej podróży do Ziemi Świętej, w tym jakby poszukiwaniu w czasie właśnie swojego życia, w czasie różnego rodzaju ćwiczeń duchowych. On szuka jakby właśnie swojej drogi, swojego miejsca. On próbuje rozeznawać, co jest właśnie tym kluczem, w którym on powinien postępować. Dlatego to jest dla nas niesamowicie ważna postać, od której właśnie tego się też możemy uczyć. Każdy z nas poszukuje. Pewna forma, pewne informacje, pewne stałe jakieś takie konstanse mogą być cały czas, ale każdy z nas jest na swój sposób indywidualny, tak? Każdy z nas jakby funkcjonuje w taki sposób, który jest odpowiedni dla niego. Czasami, kiedy właśnie słucham też w internecie różnego rodzaju osób duchownych, księży, zakonników, zakonnic, świeckich, czasami się słyszy, że ktoś tam proponuje: słuchaj, ta modlitwa jest taka skuteczna, to jest tak świetnie się modlisz. Zaczynasz się nią modlić i masz wrażenie, jakbyś po prostu się nie zwymiotował. Taka jest prawda. To nie, że modlitwa nam szkodzi, tylko że widocznie w danym momencie jakaś duchowość nam po prostu nie działa. Ja na przykład naprawdę współczuję osobom, które, zmuszają się na przykład do nowenny pompejańskiej, tak? Bo powiedzieli, że tu módl się nowenną pompejańską i po prostu, to będzie coś cudownego. Tak, każda modlitwa wydaje swoje konkretne owoce, ale nowenna pompejańska powstaje w bardzo konkretnej duchowości, w związku z tym tą duchowość trzeba odkrywać. Jeżeli ktoś nigdy nie miał jakiejś pobożności maryjnej związanej z różańcem, nigdy tego nie rozwinął, to powiedzieć nagle cztery części różańca dziennie przez prawie miesiąc, 30 dni, zależy jak tam ten miesiąc wypada, to jest katologiczne dla kogoś, nie? A ktoś, kto ma rozwiniętą pobożność maryjną, dla niego ta modlitwa naprawdę ubogaca. Modlitwa nie ma nam obrzydzić relacji z Panem Bogiem, czy relacji do Matki Bożej, tak? Tylko ma nas zbliżyć, ma pogłębić pewną relację, ma pogłębić duchowość. Więc tutaj każdy z nas musi szukać tej formy duchowości, która jest dla niego skuteczna. Czyli te wszystkie takie, reklamowanie, że to jest najbardziej skuteczna modlitwa, czy czasami to w konfesjonałach, co niektórzy spowiednicy właśnie mają taką manierę, że wobec tego grzechu najlepsza jest ta modlitwa. Może w twoim przypadku, nie? Ale dla tej osoby, której to polecasz, może niekoniecznie. Może wręcz właśnie w drugą stronę, nie? Po tej modlitwie jeszcze komuś jeszcze gorzej będzie, czy jeszcze trudniej się będzie funkcjonowało. Tego nigdy nie wiesz. Więc tutaj naprawdę my musimy właśnie szukać własnego takiego rysu naszej duchowości. To jest niesamowicie ważna rzecz. Kolejna rzecz, której uczy nas na pewno święty Ignacy Loyola, i na to na pewno chciałem zwrócić uwagę, to jest bardzo takie profesjonalne podejście do tego, co robimy. Czyli on nie szedł na jakąś katolipę, on nie szedł na jakieś takie, formy, które są półśrodkami, zróbmy, żeby coś było, czy po prostu zróbmy, żeby temat ruszyć, żeby jakoś to tam wyglądało, tak żeby było fajnie, ale zasadniczo to się tam jakoś specjalnie nie starajmy, nie angażujmy. Nie, on szedł jakby bezpośrednio ten temat, który sobie wymyślił, stworzył, przemodlił, ogarnął, rozeznał, który uznał, że jest ważny, wartościowy, realizował tą drogę. I to jest dla nas coś niesamowicie ważnego. I co więcej, starał się w to wrzucić wszystkie możliwe środki, poświęcić całe swoje serce, oddać się temu. Więc jeżeli masz drogę swojego powołania, jesteś mężem, żoną, księdzem, osobą samotną, to całe serce oddawaj temu, co w pierwszej kolejności jest twoim zadaniem. Tam mamy oddać nasze serce, tam mamy jakby się temu poświęcić, tak?
to jest właśnie znowuż temat, który co jakiś czas wraca, jak normalnie bumerang, hierarchia wartości. Poświęcaj się wartościom najważniejszym, tym najbardziej priorytetowym, najbardziej istotnym dla Ciebie w danym momencie. One mają Cię stanowić, one mają jakby no właśnie Ciebie rozwijać, no i pomagać Tobie właśnie wzrastać w tym, czym jest właśnie droga tego naszego osobistego rozwoju. Niesamowicie ważna rzecz, więc tutaj o to staraj się zadbać, tego właśnie staraj się pilnować. Kolejna rzecz, której faktycznie on nas uczy, akurat z tych świętych, których właśnie mieliśmy do tej pory, on jakby bardzo mocno to naciska, tworząc Towarzystwo Jezusowe, jezuitów, on jakby pokazuje bardzo mocno, że czymś niesamowicie ważnym jest wykształcenie. I faktycznie jezuici tamtych czasów, dzisiaj nie wiem jak wyglądają klasztory jezuickie, nie wiem jak wygląda formacja, ci, którzy co mnie znają, to czasami wiecie, że takie różne kawały chodzą o jezuitach. Nie wiem, na ile one są prawdziwe, ale niemniej jednak, jakby samo założenie jest bardzo jasne. Gruntowne wykształcenie teologiczne. Gruntowny rozwój teologiczny. To nie można budować duszpasterstwa bez jakiejś podstawy wiedzy w doktrynie. Nie można być dobrym duszpasterzem, nie można być dobrym ewangelizatorem, nie można być dobrym chrześcijaninem, jeżeli ja nie wiem, w co wierzę. Jeżeli to są tylko i wyłącznie jakieś takie rzeczy, które mi się wydają, albo których się nauczyłem tylko i wyłącznie z jakichś zwyczajów i tradycji. I wtedy, kiedy nagle się pojawia jakiś zabobon, a nie oszukujmy się, współcześnie, nawet w naszym kontekście faktycznie życia, w którym my żyjemy, jest tego całe mnóstwo. Do dnia dzisiejszego nawet pobożni ludzie jeszcze chodzą do wróżek, jakichś tam odczyniaczy, jakichś tam różnych, nie wiem, chorób, czy jakiegoś tam innych baladziewi. No niestety, cały czas mamy tego całe mnóstwo. Owszem, no to jest jakby nienapastliwe, tego nie ma jakby dużo, ale niemniej jednak jest. To jest znowuż dowodem na jakiejś takiej pewnej naszej słabości. Więc tutaj, jeżeli my chcemy głosić Chrystusa, to musimy wiedzieć, co głosimy. Musimy być do tego przygotowani, musimy być o tym przekonani. Jeżeli tego nie robimy, jeżeli działamy bez przygotowania, bez przekonania, to niestety no, obawiam się, że to nie będzie w dobrym kierunku szło. Więc tutaj z pewnością święty Ignacy też tego nas na pewno uczy. No i ostatnia rzecz, no, na którą pewnie, znowuż tutaj pewnie można byłoby w ogóle całą dzienną katechezę zrobić, no to jest oczywiście temat pracy z Pismem Świętym. Na pewno ci, którzy byli na rekolekcjach ignacjańskich, mogliby tutaj najwięcej o tym opowiedzieć. Ale niemniej jednak, no właśnie, święty Ignacy stworzył metodę ignacjańską. Później ona oczywiście tak została nazwana metodą ignacjańską. Właśnie Ignacy Loyola uczy, jak pracować z Pismem Świętym. Uczy, jak je medytować. Można przeżyć całe rekolekcje, ale też można uczyć się tej metody właśnie w takim codziennym stosowaniu, właśnie w medytowaniu Pisma Świętego. Dla osób, które nigdy nie praktykowały tego, znowuż, nie brać się za to, bo was to zniszczy. Uczcie się tej metody bardziej na zasadzie takiej, nie wiem, raz w tygodniu. Dać sobie czas i pojechać sobie na rekolekcje ignacjańskie, tam sobie zobaczyć, jak to wygląda, przeżyć to. Wierzcie mi, po 3 dniach będziecie chodzić po ścianach, bo to jest w zupełnej ciszy. Nikt się do ciebie nie odzywa, jest tylko i wyłącznie twój spowiednik i kierownik duchowy, który się raz dziennie z tobą spotyka. I to jest wszystko. I tak masz absolutnie w ciszy. Zabiorą ci telefon, zabiorą ci wszystko. Tak? I no po prostu ty i Słowo Boże. I naprawdę, wierz mi, cuda się mogą zdziać dzięki takim rekolekcjom. Więc tutaj bardzo, bardzo bym was prosił, że jeżeli chcecie naprawdę doświadczyć żywego Pana Boga w Słowie Bożym, to tak mi się osobiście wydaje. Sam powiedziałem, że nie reklamujemy czegoś, nie? No właśnie. Z mojego doświadczenia jest taka rzecz, że właśnie rekolekcje ignacjańskie z pewnością gdzieś w takim moim osobistym doświadczeniu są na pewno miejscem żywego doświadczenia Boga w Słowie Bożym. U mnie to zadziałało. Czy u was zadziała? Najlepiej spróbujcie sami. Najlepiej spróbujcie sami, zobaczycie, czy to jest skuteczne. Jeżeli tak, to rozkochacie się i będziecie mieć bardzo potężny oręż, jeżeli chodzi o metodę modlitwy i metodę medytacji. Tak, bo dzisiaj akurat to medytowanie jakby znowuż taki swój renesans w Europie zaczyna odbierać, no ale niestety to jest medytowanie właśnie według medytacji dalekowschodniej, która jest bardzo niebezpieczna pod względem duchowości, a zapominamy o tym, co mamy tutaj na miejscu, tak? O medytowaniu właśnie chociażby w obecności Boga za pomocą Słowa Bożego. Więc
z pewnością święty Ignacy Loyola no, powinien jakby odbierać jakieś nasze zainteresowanie, naszą uwagę. Z pewnością na drodze bycia przewodnikiem do Pana Boga uczy nas bardzo wiele, więc warto z pewnością skorzystać z tego, co nam podpowiada, z tego, co nam pokazuje. Z pewnością, to mogę obiecać, nikt z Was nie zawiedzie się na tym, jeżeli spróbuje ruszyć właśnie drogą Jego duchowości i tych wskazań, które On zostawia. Więc życzę wszystkiego, co najlepsze dla Was. Do boju. Wchodzimy w kolejny tydzień naszej formacji. Spróbujemy poznać kolejnego świętego, aby rozpoznać, czego On nas uczy, co On nam podpowiada, w jaki sposób On chce prowadzić nas właśnie na drodze do Pana Boga. Wszystkiego dobrego dla Was i szczęść Boże!